Dzień dobry, Krzysiu Bobylowski się kłania. Dzisiaj znowu jesteśmy w kuchni i zrobimy, no myślę, najprostszą zupkę świata. Zupka będzie to z porami i z serkami topionymi. Dodatkowo potrzebne jest nam mięsko. Zrobimy dobry wywar, sól i pieprz. To co? Odpalamy gaczusia z wodą. Nasza woda już załączona. Za chwilę dodamy mięsko i za jakieś pół godzinki lub 35 minut będziemy dodawać najpierw por, potem serki topione. W międzyczasie delikatnie posolimy. Zdejmujemy szumowinkę. Jest nasz sygnał, to oznacza, że 35 minut minęło. Nasza zupka zagotowana. No i co? Będziemy dodawać pora. Rzucamy pora, który się będzie gotował dodatkowo 10 minut. Kolejne 10 minut minęło. Dodajemy te oto właśnie serki topione. Naszą zupkę mieszamy aż do rozpuszczenia serków topionych. Mieszamy, mieszamy. Na końcu dodamy jeszcze trochę pieprzu i soli, ale to już w zależności od preferencji. Nasza zupka już gotowa. Ja zabieram się za konsumpcję. Pamiętajcie, że zupkę serwujemy, możemy serwować z ryżem, z makaronem lub grzankami. Jeśli filmik się Wam podobał, dajcie suba, dajcie także kciuka w górę. No i co? Pozdrawiam, życzę smacznego. Hejka!